kiedy mamy mnóstwo różnego rodzaju materiałów, tkanin, z których są wykonywane ubrania, rzadko zastanawiamy się, skąd w ogóle pochodzą surowce, z których są one wykonane. Zupełnie inaczej było kilkadziesiąt lat temu. Wtedy na Kaszubach, w okolicach Płotowa, głównym materiałem, z którego szyto ubrania, była tkanina lniana. Len rósł tutaj na polach i każdy gospodarz miał swój zagonek. A jak wyglądała obróbka lnu, zobaczmy sami. Każdy rolnik uprawiał zagon lnu na własny użytek. Gdy len dojrzał, był wyrywany i czesany na grubej, drucianej szczotce. Był, jak się mówiło, ryflowany, czyli usuwano główki nasienne. Potem rozkładało się słomę lnianą na mrzysku lub ugorze na 2 do 3 tygodni. Następnie przez tydzień moczono w wodzie, w jeziorze lub stawie. Po wysuszeniu wkładano do pieca do pieczenia chleba. Po 2 dniach mężczyźni przychodzili z przyrządem zwanym ciernicą i miętli słomę, oddzielając twarde łodygi od włókna. Teraz wszystkie dalsze czynności przechodziły w ręce kobiet. Garście włókna klepano kijanką na stojaku, przez co oddzielano paździerze od włókna. Tak oczyszczone pasma włókna czesano na gęstej, grubej szczotce zwanej kraca i segregowano według jakości na przednie, średnie włókna i lepsze paździerze. Teraz len przechodził w ręce przątki, która w zależności od gatunku przędła nici na kołowrotku, na postawę, osnowę i wątek. Nici były namotane na motowidło i wiązane w pasemka po 60 nitek. 10 pasm tworzyło jeden łokieć. Łokcie były bielone chlorki. Teraz rozpoczynała się czynność tkania. Nici 20 do 30 pasemek nawijano na szpulki, a ze szpulek na snowadło. Nawijanie powtarzano tyle razy, ile nitek było potrzeba na odpowiednią szerokość płótna. Snowadło kręciło zawsze jakiś dzieciak, chodząc w koło jak konie w menerze. Przy zdejmowaniu ze snowadeł pleciono z nici jeden gruby warkot, który następnie nawijano na krosna. Każdą nitkę przewlekano przez płochę i nicielnicę. Płótna były białe lub tkane w kolorowe pasy z dodatkiem czerwonej lub niebieskiej bawełny. Obrusy i ręczniki tkano we wzory przez zwiększenie ilości nici w postawie. Tkano len na len, len na bawełnę, a także wełnę na bawełnę. W ten sposób określano rodzaj nici użytych na wątek i postawę. Tego rodzaju tkactwo uważano za artystyczne i niewiele kobiet odważyło się na tę czynność. Była ona pracochłonna i wymagała skupionej uwagi. Jak widzieliśmy, uzyskanie takiej tkaniny lnianej było bardzo pracochłonne, dlatego też to, co z niej potem tworzono, ręczniki, obrusy, ścierki, a czasami nawet ubrania, bardzo dbano o te rzeczy. Jak widzimy, na tej starej koszuli była ona wielokrotnie cerowana, zaszywana, aby służyła jak najdłużej. Stąd żaden kawałeczek materiału nie marnował się. Ale cóż było zrobić, kiedy nasi milusińscy chcieli jakieś zabawki? Mamy znajdowały resztki materiału, takie zepsute, zniszczone, albo takie, z których już nic nie było można uszyć, i przygotowywały dla dzieci zabawki. Taką najprostszą zabawką, bardzo cieszącą dzieci, zwłaszcza chłopców, była piłka. Wystarczyło zagnieść kawałek niepotrzebnego materiału i owinąć go wełną. W ten sposób powstawała kula. Mocno zwinięta wełenka pozwalała na stworzenie zabawki, którą chłopcy bardzo często wykorzystywali na podwórku.
Ale nie tylko chłopcy, również dziewczynki. Skąd inąd dziewczynki i piłka, dziewczynkom raczej zależało na jakiejś przytulance, laleczce. Nic trudniejszego, bo z tego kawałka materiału było można też zrobić przytulankę. Jak zrobić taką przytulankę? Proszę bardzo, mamy kawałek materiału, do środka wkładamy gałganek, owijamy to naszą wełenką dookoła, mamy przytulankę, lalkę. Teraz nic trudniejszego. Można jej namalować oczka, nosek i buźkę. A jak jakaś mama była bardziej rozrzutna, to mogła podarować jeszcze trochę wełenki na stworzenie włosków. Taką fryzurę łatwo było zrobić i przymocować na górze naszej lali. Zabawki, chociaż proste i dzisiaj moglibyśmy powiedzieć, że takie szare, smutne, to kiedyś sprawiały one dzieciom bardzo dużo radości. Taką najprostszą zabawką, bardzo cieszącą dzieci, zwłaszcza chłopców, była piłka. Wystarczyło zagnieść kawałek niepotrzebnego materiału i owinąć go wełną. W ten sposób powstawała kula. Mocno zwinięta wełenka pozwalała na stworzenie zabawki, którą chłopcy bardzo często wykorzystywali na podwórku. Ale nie tylko chłopcy, również dziewczynki. Skąd inąd dziewczynki i piłka, dziewczynkom raczej zależało na jakiejś przytulance, laleczce. Nic trudniejszego, bo z tego kawałka materiału było można też zrobić przytulankę. Jak zrobić taką przytulankę? Proszę bardzo, mamy kawałek materiału, do środka wkładamy gałganek, owijamy to naszą wełenką dookoła i mamy przytulankę, lalkę. Teraz nic trudniejszego. Można jej namalować oczka, nosek i buźkę. A jak jakaś mama była bardziej rozrzutna, to mogła podarować jeszcze trochę wełenki na stworzenie włosków. Taką fryzurę łatwo było zrobić i przymocować na górze naszej lali. Zabawki, chociaż proste i dzisiaj moglibyśmy powiedzieć, że takie szare, smutne, to kiedyś sprawiały one dzieciom bardzo dużo radości.